Bieszczady, rzeka San, jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce i Europie. To tu w dniach 14-21 czerwca w 2010 roku odbyły się 30. Mistrzostwa Świata w wędkarstwie muchowym. I now declare open the 35th Smush World Fly Fishing Championships. Dziękuję bardzo. Można powiedzieć, że te mistrzostwa są wyjątkowe, no przede wszystkim dlatego, że są w Polsce. Well, we came across from England expecting the best river fishing in Europe. Zawodnicy rywalizowali w 5 sektorach. 2 z nich były na zbiorniku Myczkowce, 1 na odcinku specjalnym Zwierzyń Choczewka, pozostałe 2 na sanie poniżej ustia Choczewki. W czwartek 17 czerwca o godzinie 9 rano rozpoczęły się zmagania, które wyłoniły najlepszych muszkarzy na świecie. Po pierwszej turze nastroje w drużynie Polski były dobre. Zajmowaliśmy 3. miejsce. 11 ryb, w tym jest 5 lipieni i 6 pstrągów. Walka była bardzo zacięta, ale prowadzona w bardzo dżentelmeński sposób. Łowiliśmy po przyjacielsku, bez żadnego problemu. Ja siedziałem cały czas na dziobie, także wszystko było jak najbardziej okej, super, super. Po 3. turze Polacy wyszli na prowadzenie, ale wszyscy byli dalecy od nadmiernego optymizmu. Dla mnie te mistrzostwa jak do tej pory są bardzo udane. No, myślę, że ten wynik odebrałbym po 3 turach. Jak do tej pory w ciemno zawsze bym kupił taki wynik. Ostatnia, 5. tura okazała się feralna dla naszych zawodników. Nie najlepsze losowanie, słabe wyniki, to wszystko odbiło się na końcowym rezultacie naszej drużyny. Zwyciężyli Czesi, na 2. miejscu Francuzi, na 3. Słowacja. Indywidualnym mistrzem świata został Paweł Chyba z Czech. World Championship is Paweł Chyba, Czech Republic. 2. miejsce jego kolega z drużyny Adam Thomas. 3. miejsce legenda wędkarstwa muchowego, Anglik John Horsey. It was a very good organized championship. Difficult conditions because I think the trout were still there, but a lot of grayling are washed away and have to come back. So, but I think that in general they had good catches and everyone enjoyed his fishing here.